tamte wakacje po raz pierwszy publicznie powiedział na pustelni, o czym znasz, bo znasz, że diabeł się interesuje twoim dzieckiem jako rodzic, że jest w zasięgu, tak ładnie nazywam subkultur. Jeśli twoje dziecko pierwsza ci gdzieś na nowy metal, gdzieś na oku, na tyłku, takie młodzieżowe, to już wiedz, że się diabeł nim interesuje. Jeśli u twojego syna na głowie jawi się żel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Jeśli twoje dziecko, córka dorastająca, używa ci jaskrawych kolorów do paznokci, czarny jak piekło, czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, w strojach moro, to wiedz, że coś się dzieje. Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem. Wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. To takie przedszkole niewinne. Jak ci już robi tatuaże na ręku, to już wiedz, że jest źle. Jeśli ci słucha techno, heavy metalu, czarnego rocka, to już wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. To tak mówiłem, bo zaczął diabeł jak wścieknięty atakować. W tym roku jego moc poznałem na drugim turnusie, kiedy mi podrzucono dziecko ze Szwecji z Emotional Group, w skrócie EMO. Gimnazjaliści w tym siedzą, później się wieszają, piszą sobie kondolencje na internecie. To dopiero poznałem tego smoka. Każdy wierzący i każdy kapłan raz w życiu powinien brać udział w egzorcyzmie. Jako osłona do ręki sobie powinien wziąć krzyż i różaniec i modlić się przy kapłanie, który modli się nad opętanym. I wtedy już wszystko wróci ci do normy w wierze i w patrzeniu na świat. Jeśli nie masz takiej możliwości, to czym prędzej znajdź w internecie film dokumentalny o Michel Analizé. To Polacy kręcili. On chyba nawet w TVN albo w TV2 szedł w Wielkim Tygodniu. Po 11 w nocy. Idealne realia, czego świadkiem stałem się w ubiegłego roku na rekolekcjach w Bydgoszczy, gdzie mnie poprosił ksiądz egzorcysta podczas rekolekcji do otoczki modlitewnej. Poprosił, bym wziął różaniec, jakiś może relikwiarz do ręki, żeby diabeł mnie nie zaatakował. Posłuchałem, wziąłem relikwiarz ojca Pio, różaniec do ręki, 2 godziny modliłem się, ale jeszcze wspomniałem, że dwa miesiące wcześniej, kiedy byłem w Alpach, dostałem ci od przyjaciół z grupy modlitewnej krzyżyk. On przedziwnie pachnie różą, taki malutki jak igiełka, wykonany, bo później tam z ciekawości pojechałem, znalazłem to we Włoszech. To zwykła akacja, ona pachnie cały czas. I powiedziano mi, że to się przyda księdzu do zmagania z szatanem. To też wsadziłem do sutanny i od tego czasu cały czas noszę przy sobie. Jeszcze w życiu nie widział, co robi szatan z człowiekiem. Dziewczyna 17-letnia podaje źródło zarażenia. Bioenergoterapeuta ją zaraził, bo to powiedział szatan egzorcyście. Co robił z matką, co robił z ojcem, trzymali dziewczynę związano taśmami, ojciec siedział na biodrach, matka siedziała na nogach, a on rzucał nimi jak jabłkami. Jak zobaczył ten krzyżyk, to mnie pogryźć chciał. Jakżem wcisnął pod bok dziewczyny, ten krzyżyk był, rzucił rodzicami, tak wył, że się plebania częsła, psy proboszcza goniły po plebani tam i z powrotem. On się nas później pytał, co się tam działo. Nie był tak zły na mnie diabeł, że szedłem na kazanie, to mnie myrnął o ścianę.
I miałem to w dużym pudełku, mocniejszy, bo się barwnie złamało. I mówię mu, spróbuj, jak mi tylko ten krzyż złamałeś. Pudełko całe połamał, tu wybił dno, ale krzyżyka mu nie było dane tknąć. 3/5 ludzkości są zarażone złym duchem. Powiedział Pan Jezus Marii Waltorcie. Kalifornii oddali świątynię ku czci Lucypera. Jest oficjalnie urzędowe, urzędowo są w Ameryce sprawane msze święte lucyperyczne. W Europie są one popierane. W samej Ameryce u księdza Martiniego, ex-jezuity, ale był w kościele i był dalej kapłanem. Wyczytałem, w latach 50. Amerykanie mieli już 5000 zborów szatańskich. To ile mają dzisiaj? W Niemczech w każdym miasteczku jest zbór szatański. I oni tym wszystkim nas zalewają, bo to jest ta dzisiejsza modlitwa uzdrowienia i uwolnienia. Uzdrowienia to macie kapłanów, nie kładą na was ręce. Niech was błogosławią. Od krzyży nie do uniesienia, to was tu sprowadzam po to, żebyście zaakceptowali krzyż i poprosili o łaskę zrozumienia. Bo po umiłowaniu krzyża będziecie osądzeni. Po niesieniu go. U siostry Faustyny znalazłem 3 rodzaje ludzi niosących krzyż. Jedni go nieśli tak jak Chrystus, z umiłowaniem. Drudzy byli niezadowoleni, nieszczęśliwi, mruczeli, a trzeci go odrzucili i wlekli za sobą. Pan Jezus mówi do siostry Faustynie, tak jak do mnie byli podobni w umiłowaniu krzyża, tak będą do mnie podobni chwale w nieba. Czyli w zależności od umiłowania krzyża, taka będzie nagroda w niebie. Twoim krzyżem może być, lubisz się napić, masz inne przywary niewoli ciała, masz problemy małżeńskie. Nie może Pan Bóg ci dziś powiedzieć, Piotrze, Pawle, moc w słabości się doskonali i tego ci krzyża nie weźmie, tego nie do uniesienia. Ale w tym krzyżu możesz zdobyć palmę świętości, jaką zdobył Mateusz Talbot, 25-letni Irlandczyk, alkoholik z zawodu, 15 roku życia się rozpił i kiedy miał 25 lat, umierał ci na ulicach Dublina. Padną, wszyscy wokoło wołają, pijak umiera, alkoholik umiera. Ale kiedy przyjechał lekarz i rozpiął jego koszulę, a pod tą koszulą widział włosienicę, wtedy wszyscy pokazujący alkoholik powstali i za nie mówili. Tego Mateusza Talbota Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. Jego przyjaciel opisał jego walkę ze swoją słabością i ze swoim krzyżem i zmaganiem. Kilka dobrych lat nosił włosienicę, by pokonywać tak zwany ten pociąg, kiedy przychodziło kuszenie, aby pić. Modlitwa o uwolnienie. Z czego? To mogą być przekleństwa. Ktoś na was kiedykolwiek w rodzie rzucił. Kiedy się urodziłaś, byłaś mała czy mały, ktoś z nienawiści do matki mógł cię przekląć. Modlitwa wstawiennicza, uwolnienia z czego? Pozwolicie, że skorzystam z dokumentu kościelnego, z imprimatur biskupa częstochowskiego Jana Wątroby, Częstochowa, 15 listopada 2002 roku. Bo zanim wam odczytam uniwersytety diabelskie, a później koledże, ale na to nie miałem papieru, bo to dostałem z Indii. Natomiast na to mam papier, a to wszystko tu, co ładnie podane naukowo, tu się we wszystkim zawiera. I wtedy poznacie różnorakie szkoły szatańskie i zniewolenia ludzkości, gdzie diabeł wciska się niejednokrotnie przez naszą naiwność, niewiedzę i taką modę. Stąd będę wam stawiał co jakiś czas pytania. Czy twoi przodkowie zajmowali się magią, odczytywaniem, stosowane dziwne praktyki, wywoływanie złe duchu na
kluczyku wieszali książeczkę. Czy leczyłeś się tak zwaną metodą niekonwencjonalną? Bioenergoterapia, uzdrowiciele z Filipin, seanse z Wyska Nowaka, ręce, które leczą Kaszmirowskiego, Clive Harrisa, to był przekręt w latach 80. Tego rozbójnika wprowadzono do kościołów, uzdrowiciela, a to był skończony szarlatan. Kiedy wyłapano, o co chodzi, już uciekł z Polski, bo kiedy go grupa młodzieża otaczała, on nic nie mógł robić, nic czynić. Śmiał się z Jezusa. Przychodziłeś na reiki, feng shui, różkarstwo, wahadełko, odpromienniki, radiestezja, leki homeopatyczne, zioła energetyzowane okultystycznie, iridologia, czyli czytanie z moczu, z oczu, leczenie z moczu, jasnowidztwo, seanse biotroniczne, podejrzane treningi, seanse psychoterapeutyczne, hipnoza, akupunktura, akupresura, rebreathing, medycyna chińska, masaże chińskie. Czy korzystałeś z usług wróżki lub czarownika? Czy wróżyłeś z kart, tarot, nawet niewinny pasjans? Piłsudskiemu wyszło, że będzie na niego zamach stanu. I w tym czasie drzwi otworzył jego adiutant i go zaszczelił na oczach. Później wzywano kapłana, by egzorcyzmował i oczyszczał Belweder. Jestem na tropie jeszcze innych anomalii tam, tylko muszę mieć pewne źródła. Dlatego jestem pewny, bo na moim seminarium uczeń pisał pracę naukową religijność Piłsudskiego. Przychodziłeś na kursy walk cudu. W tym, co mam dokładne dane, to podsuwam. Pod Częstochową, Leśniów jest pustelnia. Dwóch kapłanów, których znam, i dwóch braci zakonnych. Z papierami biskupa jest to pustelnia egzorcyzmująca. Tam modlą się nad głównie młodzieżą i to zarażonymi demonami walk cudu. Ostatnio byli u mnie, wyrzucali demona po kursie walki w cudu, pytali się jego imię, a on powiedział: moje imię jest karate. Podaję wam źródło, a później mnie kamienujcie. Medytacje transcendentalne. Czy ćwiczyłeś jogę, karate, tai chi? Czy próbowałeś sobie zapewnić sukces i szczęście? Drzewka szczęścia, amulety, talizmany, podkowa, pawie pióra, słoniki na szczęście, wisiorki z wężem, ze słonikiem, pierścień Atlanty. To nawet przynoszą, żeby kapłani poświęcali. We wtorek wam pokażę pewne znaki, jak się wkręcają w naszą przestrzeń. W tym wykładzie już po mszy świętej, po nabożeństwie, kto będzie chciał, to będzie gdzieś koło 9:30, przez godzinę czy półtorej godziny. W wykładzie multimedialnym pokażę te mechanizmy. Czy czytasz horoskopy i wierzysz w nie? Czy jesteś zniewolony przez nałogi seksualne, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, telewizja, internet, muzyka satanistyczna, pornografia? Czy na spowiedzi zataiłeś jakiś grzech? Czy szukałeś kiedyś pomocy u jakiegoś świeckiego egzorcysty, wróżki, czarownika, jasnowidza? Czy uczestniczyłeś w wywoływaniu złych duchów? Jestem ci w Zgorzelcu i tam dzieci wywoływały złe duchy. I w las ci jeden, szkołę ewakuowano, psychologów ściągnięto, ani me, ani be, ani kukuryku, policję. Później na końcu wpadli na pomysł, że zawołajmy księdza. I ci wszyscy z papierami nie dali rady temu duchowi. Przyszedł ksiądz i go pokonał. Miałem tam misję w tym roku, więc na bieżąco wam przekazuję ciepłe świadectwa z Polski. Czy korzystałeś ze spirytystycznej metody Silwy lub Sita Learning System? Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła? Czy miałeś figurki diabła, maskotki, znaki? Teraz wiecie, jak w naszą kulturę wciskają ten amerykański Halloween. Kłamią, że to się coś... My się bronimy jak lwy przed tym, a oni nam wprowadzają święto potwora diabelskiego, szatana, by ich czcić. Czy modliłeś się kiedyś do diabła, niewinnie, bawiąc się z ludźmi?
z dzieci koleżankami, z kolegami, szatana? Czy prosiłeś go o coś? Czy podpisałeś jakiś układ, czy pakt, czy cyrogra z diabłem? Czy nie masz jakichś podejrzanych, demonicznych, kultycznych przedmiotów, figurków, figurki bożków, Buddy, pamiątki z krajów egzotycznych południa wschodu, wisiorki, maski, malowidła, rzeźby, amulety, kolorowe pętle, podejrzane bransolety, chińskie, indyjskie kadzidła, przedmioty kultu obcych religii, obrazy, ikony? Wszystko to wywalcie. Jak dziś do domu przyjdziecie, wszystko to na śmietnik. Czy dzieją się w twoim domu w związku z tym czasami jakieś dziwne rzeczy? Czy nie usiłowałeś komuś szkodzić przez łudu, czarną magię albo białą? Jest nieprawdopodobna zarada łudzu albo czarna magia. Tam szatan jest nieprawdopodobny, co się umodliliśmy nad jedną osobą. Do dziś skutki dźwiga tego diabelskiego przekleństwa. Czy czytałeś książki o New Age, Biblię satanistyczną, Koran, inne księgi innych religii? Czy słuchasz ostrej muzyki rockowej, szatanistycznej, techno, metal? Czy grałeś w jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo, Dagones Drunk, Quake, RPG, Pokemony, kieszonkowe potwory? Czy czytałeś literaturę obcych kultów, religii, książki, magii, wtajemniczające w czary i w magię, na przykład Harry Potter? Jak nam to wkręcono? Zaprzyjaźnieni jesteśmy z ojcem Sylwestrem, który prowadzi podobne nabożeństwa, tylko on się pyta, z czego cię uwolnić. Przychodzi młodzieniec 14-letni: jestem wolny, pijesz nie, polisz nie, narkomania nie, a może Harry Potter? Tak, przeczytałem go całego, jak diabeł z nim rzucił na kościele i obracał jak wskazówkami zegara. Są to teksty z imprimatur biskupa. Teraz krótko, moi drodzy, zbieram te wszystkie, dzielę je na dwa kierunki. Twardy New Age, czyli takie uniwersytety, Oxfordy diabelskie, i miękki New Age, takie koledża z licencjatem, praca skończona, coś tam się dowiedział, ale już jest wciśnięcie. Twardy New Age, Akido, amulety, astrologia, bioenergoterapia, shening, chiromacja, czary, horoskopy Huna, jasnowidztwo, yoga, kabała, kontrola umysłu, kurs cudów, magia rumiczna, magia, mediuminizm, medytacja transcendentalna, numerologia, okultyzm, parapsychologia, pismo automatyczne, psychotronika, radiestezja, rebreathing, reiki, szatanizm, metoda kontroli umysłu według Sylwy, spirytyzm, synchronizacja półkul mózgu, szamanizm, tai chi, tarot, techno, uzdrowienia okultystyczne, wahadełko, łudu, wróżbiarstwo, wywoływanie złych duchów, chodzenie po ogniu, erytymia, hipnoza, homeopatia, podróże poza ciałem, OBE, polarity, świadome śnienie, qigong, uzdrowicielski dotyk, talizmany, cudnie sztuki walki. Takie koleże: aura, akupresura, akupunktura, antropozofia, antypedagogika, aromaterapia, biorezonans, BSM, buddyzm, diagnostyka paramedyczna, enagram, ezoteryzm, gwiezdne wojny, feng shui, Harry Potter, metoda Hallingera, holizm, leczenie holotropowe, iridologia, kinezjologia, metoda Denisona, medycyna chińska, medycyna tybetańska, pozytywne myślenie, programowanie neurolingwistyczne, odmienne stany świadomości, prekognicja, psychologia transcendentalna, transpersonalna, super nauczanie, szkoły steinerowskie, telekinezja, teozofia, terapia gestalt, ufologia, zdjęcia Kirliana, zen, życie po życiu. To wszystko wpuszczono na naszą ziemię. 30 lat temu w Niemczech skazano na więzienie, już dzisiaj staruszek, egzorcystę. Bo go posądzili, że jest winny śmierci Michel Analizę.
A Michel Adelize podjęła o tym opętanie jako wynagrodzenie za grzechy świata. Pagna straszyli biskupów, że w Niemczech przez 40 lat nie mianowano nigdzie egzorcysty. To samo zrobiono w Polsce. Dopiero teraz, gdzie niegdzie biskupi próbują święcić egzorcystę, by go wypuścić do boju na nieprawdopodobną bitwę. To dopiero tak podaję od 2 miesięcy, kiedy widzę, jakie jest spustoszenie wśród młodzieży i co przeżyłem w czasie wakacji, walcząc z demonem. Bogu dzięki, że wtedy na pustelni przez całe wakacje, przez 2 turnusy, przez 2 tygodnie miałem 5 kapłanów obok siebie. Teraz, moi kochani, rozpoczynamy nasze modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Będą modlitwy w Duchu Świętym. Po każdej aklamacji będę wam podawał, którą z nauczonych pieśni do Ducha Świętego, którą się pieśnią modlimy. Na te modlitwy proszę mi, uklęknijcie. Jest to 7 modlitw stawienniczych. Pierwsze 3 dotyczą ciebie, bo ty tu jesteś najważniejszy, bo przychodzisz, by prosić Boga o łaskę. Następnej modlę się za Kościół i kapłanów, aby był prawdziwym obrazem Boga. Później w Duchu Świętym zanurzę was samych i wasze rodziny, bo jakie są nasze rodziny, takie jest społeczeństwo i Kościół. Następne będę się modlił najpierw za was o łaskę uwolnienia, by zło wam nie przeszkadzało. A w ostatniej modlitwie modlę się o uzdrowienie was z chorób i o łaskę uwolnienia dla naszych chorych serc i naszych chorych dusz. Po tych modlitwach wy publicznie odmówicie modlitwę uwolnienia, a następnie zaprosicie Chrystusa do swoich serc, by panował nad wami. Aklamacja 1a. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce miłością, ulecz mnie skruchą, obdasz nadzieją, Twoją napełnij mądrością. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce miłością, ulecz mnie skruchą, obdasz nadzieją, Twoją napełnij mądrością. Duchu Święty Pocieszycielu, przyjdź, osłoń nas słabych swą mocą niebieską. Osłoń nas mocą Baranka Niebieskiego, który oddał swe życie za całą ludzkość tego świata. Będę wam podawał słowa, wy je powtarzajcie dla uspokojenia waszych wnętrz. Niejednokrotnie się nieświadomie zetknęli z tym czy owym.
Ale diabeł mógł zostawić skutek. Niejednokrotnie świadomie stało się to naszym udziałem. Dziś błagam was, uwierzcie, mocą Boga wy to możecie dokonać w pokorze wiary. Bo skoro wyście się na to zgodzili, Jezus da wam moc, że da się to wyrwać. Stąd powtarzajcie słowa za mną i niczego się nie bójcie. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję mocą, aby opuściły mnie i odeszły do stóp Jezusa. W imię Jezusa przebaczam sobie, że wszedłem w tego typu praktyki. Jezu, obmyj mnie swą najdroższą krwią. Uwolnij mnie. Dziękuję ci, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. Teraz patrzymy na nasz piękny krzyż w głównym ołtarzu i śpiewamy pieśń numer 30, prosząc, aby Pan Jezus wziął nas wszystkich w swoje ramiona. W swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, w księgę życia pisz mnie, do swej chwały przyjąć chcę. W swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, w księgę życia wpisz mnie, do swej chwały ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, w księgę życia wpisz mnie, do swej chwały przyjąć chcę. Modlitwa.